Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Paulina, witam się z Wami ponownie na moim kanale, a dzisiaj opowiem Wam na podstawie moich doświadczeń o takich 10 punktach, które tworzą nam taką skuteczną drogę do odchudzania, do schudnięcia. Zapraszam. Jeszcze tylko na wstępie dodam, że ja schudłam 50 kg, mam 1,70 m wzrostu i ważyłam kiedyś 130 kg, miałam otyłość trzeciego stopnia. W tym momencie ważę 85 kg i ponownie weszłam na redukcję. Chciałabym dojść do takiej prawidłowej wagi. Jeżeli macie ochotę być na bieżąco z moją redukcją albo nawet do mnie dołączyć, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, żeby wiedzieć po prostu, co tam się dzieje. To tyle. Na podstawie moich doświadczeń stworzyłam sobie taką listę 10 kroków, które... 10, ja pokazuję Wam 5, bardzo mądrze. 10 kroków, które są dla mnie osobiście taką ścieżką prowadzącą do skutecznego odchudzania. Więc przejdźmy do pierwszego kroku. Zrozum przyczynę, czyli dowiedz się, co doprowadziło Ciebie do otyłości, co doprowadziło Ciebie do nadwagi. Mnie osobiście, i o tym Wam już wspominałam wielokrotnie, doprowadziły zaburzenia odżywiania oraz to, co było efektem tych zaburzeń odżywiania. Efektem moich zaburzeń odżywiania było spożywanie bardzo dużych ilości jedzenia. Ja po prostu notorycznie przez długi czas się przejadałam. Jeżeli wyobrazimy sobie kubek, prawda? Jakiś tam kubek i wlewamy do niego wodę. Jeżeli wlejemy tej wody za dużo, to ta woda się po prostu uleje. I u mnie też tak było. Ja notorycznie wlewałam sobie do tego wyimaginowanego kubeczka za dużo. Dużo więcej niż mój organizm potrzebował. Ten nadmiar gromadził się w postaci tkanki tłuszczowej. Ponieważ moje zachowanie było notoryczne, ponieważ moje zachowanie było bardzo często nieprzerwane żadnym takim otrzeźwieniem umysłu, ja trwałam w swoich błędnych schematach, to doprowadziło mnie do wagi 130 kg, co było gigantyczną otyłością trzeciego stopnia. Bardzo często jest tak, że nie do końca rozumiemy tą przyczynę naszej otyłości. W sensie nie jesteśmy w stanie sami sobie powiedzieć wprost, co nas do tego doprowadziło. Szukamy gdzieś po bokach, albo tutaj tarczycę mam chorą, albo na przykład, nie wiem, jestem bardzo zestresowana. Tak, to są czynniki, które mogą powodować, że nasze odchudzanie będzie trochę trudniejsze, ale nie niemożliwe. No właśnie. I przechodzimy do punktu drugiego, czyli zaakceptuj odpowiedzialność. My tak bardzo nie chcemy brać na siebie tej odpowiedzialności, bo bardzo często nam się wydaje, że aha, jeżeli ja przyznam sama przed sobą, że za swoją otyłość jestem odpowiedzialna ja, to znaczy, że jestem po prostu słaba, albo to znaczy, że jestem niewystarczająca, albo to oznacza, że nie daję sobie z czymś rady. Ale uwierzcie mi, że powiedzenie sobie wprost samemu do siebie, że nie daję sobie z tym rady, to jest bardzo oczyszczające. Tak, jest taka sytuacja, znalazłam się w tej sytuacji, jestem osobą grubą, jestem osobą otyłą i biorę za to odpowiedzialność. Czasami nasze sytuacje rodzinne czy osobiste nie pomagają nam walczyć z tą nadwagą czy otyłością. To prawda, one nam nie pomagają, bo mamy ciężką sytuację w pracy, bo mamy bardzo odpowiedzialne stanowisko. No po prostu nie ma kiedy się tym zająć. Ale to nie zmienia faktu, że ta odpowiedzialność najczęściej jest w naszych rękach. Ja na przykład jestem osobą po bardzo ciężkiej chorobie. I to takiej chorobie, no już powiedzmy, z wysokiego C. Miałam raka tarczycy. Przez wiele lat próbowałam zrzucić odpowiedzialność za swoje decyzje żywieniowe, za swoje decyzje dotyczące mojego życia, dotyczące mojego ciała, właśnie na tarczycę. I powiem Wam coś strasznego. Jak się dowiedziałam o raku tarczycy, to moja myśl była taka, no to znalazłam przyczynę mojej otyłości. Porąbane, żeby w ten sposób myśleć. Dla mnie to była informacja, że to jest odpowiedzialne za moją otyłość. Ja byłam tak bardzo zafiksowana na tym, żeby znaleźć ten czynnik, który mnie po prostu utuczył. A tym czynnikiem nie była tarczyca. Tym czynnikiem byłam ja i moje decyzje.
to, że ja przez długi czas funkcjonowałam w nadwyżce kalorycznej, która mnie doprowadziła do otyłości. Kolejny punkt na mojej liście, kiedy już zrozumiemy przyczynę i weźmiemy za nią odpowiedzialność, jest to, żeby dowiedzieć się, co można z tym zrobić w sposób zdrowy. Co mam przez to na myśli? Nie każda osoba musi stawiać sobie za cel, na przykład, och, chcę schudnąć dla zdrowia. Nie wszyscy tak muszą. Niektórzy na przykład może chcą schudnąć z otyłości albo z nadwagi dla wyglądu. I jak najbardziej, spoko. To jakby każdy ma prawo mieć swój cel. I nie możemy drugiej osobie narzucać, jaki ten cel ma mieć. Absolutnie nie. Ale warto by było, niezależnie od celu, zrobić to w sposób zdrowy. Moje doświadczenie jest takie, że ja przez lata próbowałam schudnąć szybko, próbowałam schudnąć bez efektu jojo, cokolwiek to znaczy w ogóle. Próbowałam różnych metod, jakichś takich, wiecie, no na granicy niedobrych metod, żeby schudnąć. I efekt tego był taki, że nie doprowadzało mnie to nigdzie, prócz jeszcze większej otyłości. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często były to szybkie, krótkie akcje, typu szybka dwutygodniowa dieta, albo na przykład jakiś detoks, albo jakieś pastylki odchudzające, jakieś magiczne suplementy, które nagle miały spalić moją tkankę tłuszczową. Ja nie budowałam sobie fundamentów. Ja od razu chciałam kłaść dach. Wiecie, o co chodzi? Zamiast po prostu zacząć od tej podstawy, to ja od razu chciałam skończyć budowlę całą i żeby już było chude i żeby już było tutaj bez tłuszczu i żeby było fajnie. Trzeba przede wszystkim poświęcić trochę czasu na taką autoedukację. Zamiast latami błądzić, może w końcu zastanówmy się, jak zrobić to mądrze i jak zrobić to zdrowo. Dlatego, że odchudzanie, koniec końców, to chyba nie ma być tylko na jeden sezon, tylko zależy nam na tym, żeby to nasze ciało było w takim dobrym stanie przez dłuższy czas. No, mi przynajmniej na tym zależy. Nie wiem jak Wam. Udanie się do lekarza. Powiedzenie po prostu lekarzowi. Słuchaj, panie lekarzu, słuchaj, pani lekarko. Chcę schudnąć. Chcę to zrobić raz, porządnie, dobrze. Jakie badania powinienem wykonać, żeby mieć po prostu ogląd sytuacji. I tutaj nie chodzi o to, żeby szukać sobie znowu jakichś wymówek i jakichś powodów do tego, żeby zrzucać odpowiedzialność za otyłość. Nie. Chodzi po prostu o to, żeby wiedzieć, jaka jest Twoja aktualna sytuacja. Żeby za jakiś czas sprawdzić, czy Twoje parametry na przykład zdrowotne się poprawiły. Czy insulinooporność, z którą się borykaliśmy, na przykład może już jej nie ma. I tak było w moim przypadku. Ja miałam insulinooporność w momencie, kiedy schudłam, nie mam insulinooporności, dlatego że moja insulinooporność to nie było na zasadzie takiej, och, mam insulinooporność, to insulinooporność mnie utuczyła. Nie, ona była efektem tego, że ja już byłam gruba. Rozumiecie, o co chodzi? Jakby trzeba odwrócić ten mechanizm troszeczkę. Ja byłam gruba i stąd wzięła się insulinooporność. Nie odwrotnie. Dlatego ten punkt jest bardzo ważny. Dowiedz się, jak zrobić to zdrowo. Kiedy te trzy punkty mamy już za sobą, możemy przejść do punktu czwartego. I on brzmi następująco. Zacznij działać na tych płaszczyznach, które są dla Ciebie w tym momencie możliwe. Chodzi po prostu o to, żeby nie skakać na głęboką wodę. To, że zdecydujemy się od poniedziałku przejść na dietę odchudzającą, nie znaczy od razu, że musimy kupić karnet na siłownię, karnet na basen, do tego jeszcze jakieś masaże odchudzające, do tego jeszcze jakieś suplementy odchudzające, siamto i sramto. Zacznij działać na tych płaszczyznach swojego życia, na których jesteś w stanie działać. Jeżeli na przykład jesteś w stanie przygotować sobie lepsze jakościowo posiłki niż to, co było wcześniej, to super. Jeżeli jesteś w stanie ograniczyć ilość takiego jedzenia na mieście w jakichś przypadkowych fast foodach, to super, to ogranicz to. Jeżeli na przykład jesteś w stanie ograniczyć ilość spożywanego alkoholu, to ogranicz to. Tutaj nie chodzi o to, żeby ograniczać wszystko, bo ograniczamy te rzeczy, które wpływają na nas negatywnie, które wpływają na naszą sytuację związaną z naszym ciałem w tym momencie negatywnie. To nie znaczy, że już do końca życia nigdy więcej nie będziemy mogli pójść do McDonalda,
Absolutnie nie, ale podejmujemy takie decyzje, które w tym momencie są dla nas możliwe. I u mnie na przykład wyglądało to w ten sposób. Ja ważąc 130 kg podjęłam się pracy fizycznej w stajni. I to była już gigantyczna zmiana, dlatego że ja z takiego siedzącego trybu życia weszłam w taki aktywny tryb życia. Ale to nie było, wiecie, podnoszenie jakichś ciężarów. Ja po prostu sobie chodziłam. Praktycznie przez pół dnia chodziłam. I to była zmiana dla mnie w tamtym momencie możliwa. Gdybym ja pracowała w korporacji, siedziała przy biurku, to nie byłaby to dla mnie możliwa zmiana, żeby pół dnia chodzić. No nie. Chyba, żebym jakoś to wykombinowała. Ale wiecie, o co chodzi. Działamy na takich płaszczyznach, które są realne. Jeżeli ja do tamtej pory jadłam bardzo niezdrowo i bardzo dużo, to korzystając z okazji, zmniejszyłam sobie ilość posiłków. I ważąc 130 kg z takiego jedzenia non-stop, od przebudzenia się do pójścia spać, a nawet czasami i w nocy, przeszłam do jedzenia 3, czasami 4 posiłków w ciągu dnia. To była kolejna właśnie płaszczyzna, na której byłam w stanie dokonać zmiany. Dokonałam tej zmiany i ona przyniosła mi odpowiednie efekty. O to mi właśnie chodziło. Najgorszą rzeczą na świecie jest rzucanie się na głęboką wodę i to wiecie, jeszcze z klifu dosłownie. No, ważę 130 kg, kupuję buty do biegania i postanawiam biegać sobie po chodniku. Sorry, ale to po prostu jest skazane na porażkę. Dlatego dostosowujemy nasze działania do tego, co jest dla nas realne do zrobienia. Po prostu realne. Spacery są super. Praktycznie każdy może spacerować. I tu nie chodzi o to, żeby to od razu były, wiecie, takie spacery typu Korzeniowski, że po prostu pędzimy przed siebie i już patrzymy na tętno, żeby tutaj tętno się zgadzało. Teges, szmeges. Zacznijmy naprawdę od prostych rzeczy. Nie oczekujmy, że od razu z dnia na dzień z kanapowca, mówię teraz ze swojego doświadczenia, z kanapowca wejdę w tryb sportowca. No raczej jest to niemożliwe. Po prostu niemożliwe. Więc róbmy to, co jest realne. I tyle. I działając na tych takich podstawowych naszych elementach, czyli tych dziedzinach, gdzie możemy wprowadzać jakieś zmiany, dodawajmy stopniowo nowe rzeczy. Właśnie to wskakiwanie na głęboką wodę, to kupowanie od razu karnetu na siłownię na cały rok, podpisywanie jakiejś umowy z siłownią, albo na przykład wykupowanie karnetu na taki indywidualny trening z trenerem personalnym. To są wszystko rzeczy, do których można oczywiście dojść, żeby ten nasz proces, żeby on się rozwijał, żebyśmy nie wypstrykali się z każdego możliwego elementu na początku. Dlaczego? Dlatego, że przyjdzie taki moment w naszym odchudzaniu, że po prostu waga stanie i trzeba będzie wprowadzić dodatkowy element, który ją ruszy z powrotem. Dlatego małe kroki i co jakiś czas dodajemy sobie do tego coś nowego. Jeżeli na przykład chcemy zmienić nasz sposób odżywiania i decydujemy się, że ograniczę sobie na przykład wyjścia do restauracji typu fast food, okej, no dobra, to już jest jedna rzecz. Za jakiś czas na przykład mogę sobie dodać, zamiast jeździć samochodem do Żabki, bo Żabkę mam na przykład za rogiem albo za dwie ulice dalej, po prostu się przejdę. Nie stawiać wszystkiego na jedną kartę, dlatego że bardzo często wypalimy się po prostu w ciągu 2 tygodni. Będziemy tym zmęczeni. Ten proces okaże się dla nas zbyt dużą zmianą, po prostu rujnującą funkcjonowanie naszego życia. A nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby na naszym życiu nadbudowywać sobie kolejne elementy, które będą prowadziły do tego, że my będziemy się rozwijać i że to nasze odchudzanie będzie dla nas formą takiego rozwoju, a nie formą tylko ograniczania i formą tylko zabierania nam jakiejś przyjemności albo jakiejś takich elementów podstawowych funkcjonowania. I takimi małymi zmianami, które można wprowadzać na już jakimś etapie naszej drogi do odchudzania, jest na przykład dodatkowy spacer, jakieś fajne raz w tygodniu ciekawe wyjście na jakieś zajęcia sportowe. Tutaj nie chodzi o to, żeby od razu być hiper ekstra sportowcem. Po prostu się zacząć ruszać trochę więcej. Dodawanie sobie warzyw i owoców do posiłku. Przecież to jest najprostsza rzecz na świecie.
A tak wiele osób w ogóle o tym zapomina. Jeżeli już nasza dieta jest bardzo bogata w warzywa i owoce, przetestujmy jakieś nowe smaki. To też może być bardzo dla nas takie budujące, żeby testować nowe smaki, bo może się okazać, że kuchnia na przykład z innego regionu również będzie dla nas bardzo zdrowa, bardzo wartościowa. Picie wody. Jeżeli na przykład do tej pory nie lubiliśmy pić wody i decydowaliśmy się na jakieś soki i tak dalej, może warto by było znaleźć sobie jakąś fajną metodę na to, żeby tą wodę dodatkowo do naszego organizmu dostarczać. Ja nie mówię od razu, o 3 litry wody pij tutaj, stawiaj sobie przy biurku wielki baniak wody i po prostu siorb go przez cały czas, bo powiedzmy sobie szczerze, nikt tak nie robi. Nikt tak nie robi. Nawet jakieś fit influencerki. Nie wierzę. Nie wierzę w to, że one chleją tą wodę non-stop. Bo jeżeli by tak było, to by zamiast robić fit content, siedziałyby non-stop w toalecie. To ma być po prostu dostosowane do nas. Małe zmiany budują duże zmiany. Ciężko jest naprawdę wprowadzić z dnia na dzień nie wiadomo co i nie wiadomo jak, jeżeli nie mamy podstaw, jeżeli właśnie nie mamy wprowadzonych tych małych zmian. I najważniejsza rzecz, my musimy te zmiany lubić. To nie mogą być zmiany wbrew nam. Trzeba lubić to, co się robi. Żeby robić to długo, trzeba to lubić. Punkt numer 6. Kontynuuj. Te wszystkie rzeczy, o których już powiedzieliśmy, po prostu kontynuuj. I ja wiem, jak to jest trudne. I ja rozumiem, że to jest czasami monotonne. I ja rozumiem, że czasami zdarzają się sytuacje, na przykład w naszym życiu, jakieś takie nieprzewidziane sytuacje, że ciężko jest mieć cały czas, wiecie, to samo podejście i jakby non-stop być w tym procesie. Ale kontynuuj. Nawet jeżeli mielibyśmy na chwilę zboczyć z tej drogi, którą sobie obraliśmy, to nie porzucajmy jej od razu. Ja przez 1500 lat swojego życia, to jest bardzo długo, porzucałam w przeciągu 5 minut wszystkie swoje postanowienia. To było po prostu notoryczne. Notorycznie podejmowałam się czegoś, brałam sobie na barki za dużo. To było dla mnie męczące, ja tego nie lubiłam. I tak łatwo przychodziło mi porzucać. Dlatego lubić to, co się robi, to jest najważniejsza rzecz. I po prostu to robić. Iść z tym nurtem. Jeżeli to przynosi efekty, iść z tym nurtem. Jeżeli się okazuje, że na przykład nie przynosi efektów, to wprowadzić jakieś małe zmiany i płynąć z tym nurtem. Dać sobie czas, bo nic się nie robi w 5 minut. Do tego naprawdę potrzebny jest czas. Punkt numer 7. Ciesz się z małych sukcesów. I to nie tylko tych na wadze. Dlatego, że sukcesem może być na przykład to, że polubimy nowe danie. Że nagle okazuje się, że pizza z potrójnym serem to nie jest jedyna pizza, jaka nam smakuje. Bo na przykład pizza z kurczakiem i z warzywami jest po prostu genialna. A do tego sałatka z bazylii, pomidorków koktajlowych, jeszcze z jakimś takim dressingiem. No cud, miód, malina. I to też są sukcesy. Naprawdę. Dlatego, że ja sobie na przykład kiedyś nie wyobrażałam zjeść pizzy innej niż takiej najgorszej, jego najgorszego pizzowego szmatławca z gigantyczną ilością takiego lejącego się tłustego sera i jeszcze najlepiej jakby w brzegu był zapakowany ser i jeszcze najlepiej do tego sosem takim czosnkowym, takim majonezowym, takim hardym sosidłem. Wiecie, o co chodzi. A teraz pizza na kruchym, cienkim cieście, warzywka, teges, szmeges, tutaj pomidorki, bazylia, mozzarella, no po prostu bosko. O to właśnie chodzi, żeby szukać, żeby cieszyć się też z takich rzeczy, że nagle się okazuje, że tyle rzeczy nowych odkryłam, tyle rzeczy nowych polubiłam. To są moje sukcesy, naprawdę. I to jest fajne. Jeżeli się ważymy i mamy tam spadek wagi, to jest super. Ale jeżeli na przykład się mierzymy i widzimy, że spadają nam centymetry, to jest super. A może nie musimy się mierzyć, może wystarczy sobie kupić spodnie, takie wymarzone spodnie albo wymarzoną sukienkę i po prostu sprawdzać, czy ona lepiej na nas leży, czy jest jakiś progres. To też jest sukces. Jeżeli wcześniej nie byliśmy w stanie przejść się do żabki, bo po prostu wchodząc do żabki byliśmy cali spoceni i zgrzani i nieszczęśliwi, bo po prostu wiedzieliśmy, że śmierdzimy potem, jest beznadziejnie, nie mamy żadnej kondycji, a teraz nagle okazuje się, że idę do żabki i ej,
jest spoko. To też jest sukces i z niego też należy się cieszyć. Także wyznacznikiem sukcesu nie jest tylko waga. Absolutnie nie. Jest bardzo dużo różnych wyznaczników sukcesu i warto je zauważać, bo często ich nie zauważamy. Och, waga stoi, waga stoi. Co z tego, że waga stoi, jeżeli na przykład twoja cera wygląda 1000 razy lepiej, jeżeli masz mocniejsze włosy, bo nagle zaczęłaś się odżywiać lepiej, jeżeli nie pocisz się jak dziki wieprz, idąc na przystanek, to też są sukcesy, na które warto zwracać uwagę. Nie przestawaj się edukować. Na początku tej naszej listy mówiliśmy o takiej autoedukacji, takiej samoedukacji, bo internet jest bogaty, naprawdę jest bogaty. I w tym momencie nie przestawaj się edukować. Nie chodzi o to, żeby teraz obsesyjnie ciągle czytać o odchudzaniu. Chodzi po prostu o to, żeby być świadomym procesów, jakie zachodzą w naszym organizmie. Bo może się okazać tak jak już wcześniej Wam wspomniałam, że waga się zatrzyma. I dobrze jest być świadomym, dlaczego tak się dzieje. Dobrze jest wiedzieć o tych mechanizmach, o tych zależnościach w naszym ciele, które mogą powodować, że na przykład są wahania wagi, albo że waga się zatrzymuje. Albo cokolwiek innego. Warto jest edukować się na temat różnych wartości odżywczych, produktów. Jeżeli mamy na przykład masło orzechowe, jeżeli mamy na przykład truskawki, ziemniaki. Wiedzieć po prostu, co jest co. Warto wiedzieć, co to są makroskładniki. Warto wiedzieć, jakie makroskładniki to jakie produkty. To jest taka wiedza, którą możemy cały czas pogłębiać. I im dalej w las, tym te rzeczy okazują się ciekawsze. Nie mówię o tym, żeby teraz nagle stać się jakimś bogiem dietetyki i po prostu zrobić doktorat. Nie. Edukujmy się na swoje własne potrzeby. Ja na przykład staram się nie dawać Wam jakichś takich bardzo skomplikowanych rad, bo nie jestem specjalistką w tej dziedzinie. Bazuję tylko i wyłącznie na swoim doświadczeniu. Ale moje doświadczenie też jest podbudowane właśnie taką samoedukacją. Ja starałam się przez długi czas, nim tak naprawdę świadomie zaczęłam się odchudzać, to po prostu się edukować. I robię to cały czas. I sprawia mi to wielką przyjemność. Wprowadź zmiany na stałe. I to jest trudne, żeby zmiany wprowadzić na stałe, bo bardzo często do odchudzania podchodzimy jako do takiego skończonego procesu, że wyznaczamy sobie, że w ciągu 2 miesięcy schudnę 8 kg. No bardzo często to po pierwsze się nie wydarza, a po drugie to jest moim zdaniem osobistym błędne założenie. Dlatego, że te zmiany, które my chcemy wprowadzić, to powinny być zmiany na stałe. Mówię to z perspektywy osoby, która ważyła 130 kg. Jeżeli ja w tym momencie wrócę do starych nawyków żywieniowych, do tych nawyków, które miałam wcześniej, to uwierzcie mi, że będziecie na tym kanale oglądać piękny przykład, jak doprowadzić się z powrotem do tego samego miejsca, w którym się było. Biję się w pierś, dlatego że przytyłam kilka kilogramów od czasu tego mojego spektakularnego odchudzania, ale nie na zasadzie takiej, że po prostu porzuciłam wszystkie moje wypracowane nawyki, tylko po prostu zaczęłam popełniać błędy. Zaczęłam te błędy zauważać i staram się je teraz z powrotem naprawiać. Nie mówię tutaj, że ja jestem jakaś perfekcyjna i idealna. Absolutnie nie jestem, ale mam już pewne schematy, które udało mi się wprowadzić, mam nadzieję oczywiście, na zawsze. To są właśnie schematy związane głównie z jedzeniem, ale też z aktywnością fizyczną. Tak ważne jest, żeby wypracowane przez nas dobre nawyki, nie takie, wiecie, ekstremalne nawyki, które mają nas szybko odchudzić, ale te takie porządne, konkretne, fajne nawyki wprowadzać po prostu na zawsze, a przynajmniej na bardzo, bardzo długi czas. Punkt 10 brzmi: nie wracaj do działań, które doprowadziły Cię do punktu pierwszego. Koniec. To jest właśnie taka moja osobista, skuteczna droga do odchudzania, którą zbudowałam na podstawie swoich własnych doświadczeń. Tak jak już Wam powiedziałam, ja nie jestem jakimś guru odchudzania. Ja jestem po prostu Pauliną, przeszłam swoje i Wam teraz o tym opowiadam. Jeżeli macie ochotę zostać ze mną na dłużej, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. Mam nadzieję, że treści będą Wam się podobały, ale uwaga! To nie jest kanał tylko i wyłącznie o odchudzaniu.
To jest mój kanał, ja sobie tutaj mogę gadać, co chcę. Więc są też inne filmy i mam zamiar nagrywać też inne filmy, dlatego że interesuję się większą ilością rzeczy niż tylko odchudzaniem. Mam nadzieję, że to zrozumiecie i że będziecie chętnie tutaj do mnie zaglądać. Zapraszam Was na Instagrama. Instagram jest od tego, żeby było śmiesznie, wesoło, na luzie, bez kija w dupalu. Naprawdę, to jest miejsce, gdzie my się śmiejemy. Przede wszystkim ja się śmieję sama z siebie, ze swoich różnych dziwnych akcji. Więc jeżeli macie ochotę, no to serdecznie Was zapraszam na Instagrama. Tam są po prostu perełeczki. Koniecznie musicie tam zajrzeć. Ale uwaga, uwaga, bo tam jest, tak wiecie, śmieszkowo troszeczkę, więc jeżeli nie lubicie śmieszkować, to możecie się tam nie odnaleźć. To była taka mała ostrzegajka. Przerwa na autoprośbę. Nawet nie autoreklamy, tylko autoprośbę. Zostałam nominowana w plebiscycie Twojego stylu po swojemu w kategorii Self Love. I chciałabym Was serdecznie poprosić o to, żebyście zagłosowali na mnie w tym oto plebiscycie. Link macie poniżej. Uwaga, żeby Wasz głos był ważny, musicie go oddać w każdej z 5 kategorii. Jeżeli nie wiecie, na kogo zagłosować, to każda osoba ma opis. Możecie sobie przeczytać i zdecydować, na którą osobę według Was warto zagłosować. Tak szczerze mówiąc, na każdego warto zagłosować, bo wszystkie nominowane są po prostu cudownymi, wspaniałymi kobietami o wspaniałych inicjatywach. Ja za wszystkie osoby serdecznie trzymam kciuki, a Was proszę, żebyście na mnie oddali swój głos. Oczywiście, jeżeli chcecie. To by było na dzisiaj tyle. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Zostawcie swoje przemyślenia w komentarzach poniżej. Jestem bardzo, bardzo ciekawa i widzimy się następnym razem. Buziaki, trzymajcie się cieplutko. Jeszcze złapała mnie rwa kulszowa. No nic, tylko narzekać. Nic, tylko narzekać.